Hen daleko blasku, w szklanej kuli blasku. Młoda wróżka honorata, szkolny los przepowiada. W zamku niegdyś przebywała, lecz zgłabieć mają wygnała. Za co, pewnie zapytacie, mieszka teraz w nędznej chacie. Zawsze prawdę wszem głosiła, no i na tym się sparzyła. Odstrzałową kulę miała, więc wśród wróżek wymiatała. Posiadała 100 talentów, król nie szczędził komplementów. Więc jej wróżki zazdrościły i w chałupinie uwięziły. Poszli tamci oto uczniowie. Chcecie wiedzieć, jak toczyła się rozmowa? Proszę bardzo, oto ona. Wróżko, poświęć nam chwileczkę, bo boimy się troszeczkę. Bardzo mi miło, droga młodzieży, że zechcieliście wróżce uwierzyć. Zaraz popatrzę w mą kulę szklaną, by ujrzeć wam przyszłość świetlaną. Co ona robi? Chyba czaruje. Może za sobie tylko żartuje. A my czekamy, biedne pierwszaki. Chyba ze wzrokiem problem mam jakiś. Młodzież i książki, rzecz niesłychana. Niestety, dobrze widzisz wróżko kochana. Atlas, cyrkiel, zeszyt. Tak, to nie złudzenie. Tu się trzeba uczyć, drodzy przyjaciele. Ot, i wróżba niewesoła. Wiadomo, gimnazjalna szkoła. Nauka? Dobrze. Ja jednak wolę o atmosferę spędzać w tej szkole. Czy prócz wielkiego pędu do wiedzy znajdą się tutaj dobrzy koledzy? Widzę, przyjaźń doskonała. Właśnie komuś grozi pała. Co to za lekcja? Nie będę wnikać. O, już poznaję. Matematyka. Dobry przyjaciel, jak mi się zdaje, właśnie koledze śpiągę podaje. O, przy tablicy dziewczyna blada, ktoś głośnym szeptem jej podpowiada. Niewinna minka, wzrok troszkę bisty. Jaki to przedmiot? Język ojczysty. Z kolegów jestem zadowolony, ale co czeka nas z Belfur strony? To znaczy, wybacz, że się ośmielam, ale powiedz nam coś o nauczycielach. Nauczyciele? Wszyscy mili, serdeczni i w przekazywaniu wiedzy bardzo skuteczni. Każdy jak może pomóc się stara. Sami popatrzcie, pan w okularach. Coś do nas mówi, wskaźnik mam w ręce. A teraz pani w krótkiej sukience coś do dziennika właśnie wpisuje. Ja chcę zobaczyć, obraz się psuje. Już chyba po zabawie, a było tak ciekawie. Nauczyciele? Tam siedzą przecież. Wkrótce się więcej o nich dowiecie. A mnie jeszcze intryguje szkolna moda, ma się rozumieć. Zobaczymy, skoro prosisz, co się w waszej szkole nosi. Lecz w tym względzie wypowiedzieć muszę specjalne zaklęcie. Abrakadabra. A zatem w tym sezonie najmodniejsze będą skromne stroje. Czyste, schludne, ładne. Tak, w takich kreacjach uczniowie wyglądają poważnie. Estetyka, moi mili, to jest to, na co uczniowie gimnazjum numer 2 postawili. Nadmiar i przesada nie doda urody. Pamiętajcie, lekcje to nie rewia mody. Wróżko, popatrz uważnie w tę swoją kulę. Czy nie widzisz nic więcej w ogóle? Czy oprócz nauki coś nas tu czeka? Jakaś wycieczka lub dyskoteka? Widzę, widzę, patrzcie ze mną. Trochę światła, trochę ciemno. Widzę, tańczą. Chłopak jakiś ma wypieki jak buraki. I dziewczyna, o, jak miło. Coś tam chyba zaiskrzyło. Ach, patrząc na to, poczułam dreszcze. Kochana wróżka.
jeszcze? Jeszcze wam trochę zajrzeć pozwolę. Wy w autokarze, ktoś wylał kolę. Ktoś się obraził i chce do domu. Ktoś na kolanach rozsiadł się komuś. A tam naprawdę dantejska scena, bo ktoś rozdeptał komuś workmana. Droga wróżko, jak wesoło, w takiej szkole wspaniale. Patrzmy dalej, patrzmy dalej. Wasza szkoła to nie byle jaka placówka. Czeka was w niej wielka harówka. W tym roku szkolnym zajęć bez liku mieć będziecie, bo projekt unijny realizujecie. Będziecie rozwijać swe talenty i zdolności w Akademii Rozwoju Umiejętności. Prawie jak niebie. Humaniści będą doskonalić swój język giętki, pisać wiersze, rozprawki, a nawet piosenki. Miłośnicy historii odbędą podróże w czasie, poznają ważne daty i wydarzenia i zobaczą, jak przez wieki świat się zmienia. Chociaż są w szkole i tacy, którzy chcą was pouczyć, jak się historii nie uczyć. Wyglądają